Witam serdecznie, Sebastian Mierzwa. Dobry wieczór. To właśnie mnie dzisiaj przypadł taki zaszczyt sobie poprowadzić na żywo ze szlagierowego studia w Katowicach jubileuszowy finał listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl o numerze... Aha, 700, tak. Dokładnie. Drodzy Państwo, to niebywałe. 700 tygodni na antynie, tydzień za tygodniem, można by tak powiedzieć. Świątek, piątek i niedziela. Ponad 13 lot promocji szlagierowych wykonawców. Jednym z wykonawców, który jest od samego początku naszego programu, to Damian Holecki. Połączymy się z nim online, a Wy zostańcie razem z nami. Przyniósł mi wspomnień garść, żółty liść, we włosy wplotłaś go, patrząc w dal cicho tak. Bach schronił nas w cieniu drzew, w dziki świat zakochałem się na wieczność ten pierwszy raz. W słońcu znalazłem marzenie, w koronach drzew szumiał wiatr, plik fotografii pamięta tą jesień i ja. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone. Zdjęć na nich my, wciąż uśmiechnięci tak, już od lat, wielu lat. W szufladzie śmiech, radość i kilka łez, jesień złączy nas, cudowny czas, złoty czas. W słońcu znalazłem marzenie, szumiał wiatr, plik fotografii pamięta tą jesień i ja. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone. Nikt nie odbierze ich nam. Już na zawsze chcę z tobą być. Złote kasztany i my, chwile w ramionach spędzone. Nikt nie odbierze ich nam. Już na z tobą być, już na zawsze chcę z tobą być. Ha, złote kasztany. Powiem wam, że jakże pooglądał się ten teledysk, to... Dziwię się Damianowi, że doli śpiewu. Wolałby chyba zostać jednak fotografem. Oglądacie już teraz nasz program na żywo, panie i panowie, więc możecie w czasie jego trwania pisać na czacie pozdrowienia, życzenia, a my w miarę możliwości będziemy je przekazywać właśnie tutaj.
Dzisiaj będą gościem, z którymi to też wyda łączą się online. Już za chwilę Damian Holecki, ale też wyda miał gości w studiu. Pojawi się Dorota Pacholasz, liderka zespołu Arcadia Band, będzie Bernadetta Kowalsko z zespołem. Ciągu wsiadać czas. Nie obchodzi nas, czy pada deszcz. Przecież parasolki mamy też. Grunt to uśmiech mieć na twarzy. Spełniać to, co nam się marzy. I nieważne dokąd, kiedy, gdzie. Świat zagadką dla nas wielką jest. Odpowiedzi w mig znajdziemy, gdy go razem zdobędziemy. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas. Do pociągu wsiadać czas. Pakuj zaraz też i bagaż swój. Smak podróży razem z nami czuj. I wyruszaj z kobietami, co śpiewają z walizkami. Nawet gdybyś dzisiaj wahał się, to wnet razem przekonamy cię, że potrzeba tak niewiele, by być naszym przyjacielem. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas. Do pociągu wsiadać czas. Ciebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas. Do pociągu wsiadać czas. Nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed ciebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas. Do pociągu wsiadać czas. Dziołchy z koframi. I taką małą rajza se zaliczyłem. Proszę bardzo, w moich rękach już jest tablet. To specjalnie po to, bo dzisiaj robimy takiego live'ika, czyli możecie zobaczyć nos zupełnie na żywo. Możecie też pisać pozdrowienia na czacie właśnie. Już tu zaglądam pani Lucynka, godoną dobry wieczór. Witam wszystkich gorąco i serdecznie. Razem z nami pani Magdalena. Okolice Pruszcza Gdańskiego nos witają i proszę zaglądam tu nieco niżej i widzę, że są pozdrowienia prosto z deszczowego żywo.
żywca. Halo, halo, czy jest z nami Damian Holecki? Halo, halo, dobry wieczór, witam cię Sebastianie, witam wszystkich państwa. No panie Damianie, dobry wieczór, miło mi pana gościć w tym nieco innym studiu, jak pan pamięta chyba z początków listy śląskich szlagierów. No tak, czasy się zmieniły. Wydaje mi się, że możemy teraz to zrobić szybciej, mniej boleśnie, bo jak widzisz, rozmawiamy przez kabel. Znaczy, może nie, przez Wi-Fi, a nie przez kabel w sumie. I jesteśmy do przodu o tyle, prawda? Mamy jakieś 100 lat świetnych. Zdecydowanie tak. Damian, czy ty pamiętasz początki listy śląskich szlagierów? To już 700 notowań za nami. No ale coś mi się wydawało, że jakby spojrzeć w statystyki, to od pierwszego odcinka tam żeś gościł. Tak, pamiętam te pierwsze odcinki, może nie było od samego początku, ale zdecydowanie pamiętam początki, pamiętam jak to się wszystko odbywało, pamiętam listy na antenie telewizji, wszystko pamiętam. Pamiętam też różne śmieszne sytuacje związane z losowaniem skutera na przykład. Pamiętam wiele sympatycznych chwil i szkoda, że te chwile tak są ulotne. Tyle. Ulotne chwile, no dokładnie tak też jest. Często żeś gościł w tym studiu, zarówno w tym teraz, jak i w tym pierwszym. Powiedz mi śmiało, Damian, jakieś takie historie, które troszkę by można uchylić, rąbek tajemnicy, żeby teraz ci, co nas oglądają, mogli zobaczyć i dowiedzieć się, jak to wszystko wyglądało od kuchni. Historii było kilka, tylko żadna z tych historii, znaczy kilka takich sympatycznych, ale te, które chciałbym opowiedzieć, to ich nie mogę powiedzieć, bo ja się uczestniczył, to znaczy wydawca tego wszystkiego, uczestniczył w tym wszystkim i były to takie dosyć dziwne sytuacje, z których mogło coś wyjść, ale nie wyszło, dlatego tego sobie oszczędzę. Natomiast jak ja się oglądam, na pewno wiem, o czym mówię. Natomiast było mega dużo sympatycznych akcji. Pamiętam na schodach taką małą ciapelkę, taką małą klatkę, w której Jula i Kola na przykład zadawały... Damian, możemy chyba śmiało powiedzieć o tych schodach, że to były schody w TVS-ie. Tak, to były schody w TVS-ie. I na tych schodach taki malutki pokoik, dosłownie metr na metr, w którym siedziała Jula i Kola, tam przyjmowały telefony od osób, które chciały być w koncercie życzeń, które chciały kupić koncert życzeń. I pamiętam z tym mega dużo śmiesznych sytuacji, tym bardziej, że były to takie czasy, że myśmy się przy tym mega kumplowali. Jeździliśmy na wspólne imprezy, było sympatycznie, wesoło. To były zupełnie inne czasy, zupełnie inna muzyka też, tak możemy powiedzieć. Było jakoś tak więcej takiej miłości, dobroci, wszystkiego. Tak jak wiesz, teraz porównujemy czasy do lat, wiesz, hipisów, to mogę powiedzieć, że teraz mamy coś takiego, że w tej muzyce się tak podziało trochę dziwnie. Poszło to w jakąś taką złą stronę. Kiedyś było zupełnie inaczej. I jak byłeś świadkiem też tych wydarzeń, to chyba wiesz, o czym mówię. Wydawał mi się, że dzisiaj chyba nie ma co gadać o tych złych sytuacjach, lepiej się cieszyć. 700 wydań za nami, przed nami kolejne co najmniej 700, więc jakie plany na kolejne 700 Damian Holecki ma? Jesteś aż takim optymistą, że myślę, że będzie 1400. A dla kogo robimy ten wywiad? Bez kozery powiem 2500. Dobrze, więc ja przede wszystkim, jeśli mogę, bo nie wiem ile mamy czasu, chciałbym przede wszystkim złożyć życzenia wytrwania i oczywiście mówimy tutaj o 1000 odcinkach, żeby się, znaczy 1100, mówi się zawsze do setki, więc jak się składa życzenia, to się mówi 100 lat, tak? A więc ja życzę naprawdę jeszcze przynajmniej 70-100 tysięcy, żeby się działo, żeby to było, żeby przede wszystkim to się kręciło. Życzę dużo wytrwałości przede wszystkim producentowi i właścicielowi tego programu, tych wszystkich grzecznych, niegrzecznych dzieci, które miał wobec siebie. Chciałbym też w imieniu tych właśnie grzecznych, niegrzecznych dzieci podziękować mu za to, że mogliśmy współpracować tyle lat i że pomimo ciężkich czasami chwil wytrwał dalej i
i naprawdę wielki szacun, że ogarnia to cały czas i tego bym chciał życzyć tobie, Jasiu, żebyś, żeby było wszystko ok, żeby jeszcze się dużo, dużo fajnych rzeczy działo. Ja mogę śmiało ci podziękować w imieniu naszego pana producenta, mam go jak zawsze tutaj w uchu, go do podziękuj, więc dziękuję w jego imieniu. Dzięki. Damian Holecki. Dobrze, panie Damianie, to jeszcze na sam koniec o tych planach. Co na przyszłość? Bo wszyscy straszą tą pandemią, że ona się zbliża, że idzie 77. fala, że będzie jeszcze gorzej jak było. Damian Holecki, bierę to do siebie, czy już ma jakieś plany koncertowo-wydawnicze i będzie szło do przodu? To znaczy, nie ukrywam, że w związku z wystraszeniem szerszej publiczności kupę ludzi nie planowało w ogóle jakichś wydarzeń na październik, listopad. Nie słyszymy się z Damianem, ale to niedobrze, to może wrócimy do tego. Miejmy nadzieję, że jakieś tam małe... Jest! Damian. Dzwonił do mnie. No, dzwonię jest. Do ciebie, jest. Ja mówię, że ja za bardzo nie wierzę w to wszystko, żeby to się mogło wydarzyć jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie dopuszczam takiej myśli, żeby to się stało, a jak mówiłem wcześniej, że koniec roku zaczyna się znowu tak dla nas wykonawców, że wszyscy ci ludzie, którzy chcieli nas na koniec roku, to już się tak barykadują, że a nie wiadomo co będzie, prawda? To ja trzymam kciuki, że te barykady po prostu odpuszczą, a my będziemy mogli śmiało do końca roku wszyscy dograć i w bardzo dobrym towarzystwie się widzieć. Damian, wielkie ci dzięki za to, że mógłże cię gościć, przynajmniej wirtualnie podczas tego notowania. Wszystkiego dobrego. Jesteś moim słońcem, co nie gaśnie w nocy. Błądzą wciąż za tobą moje wierne oczy. Rosną słoneczniki zapatrzone w ciebie. Im się także mylisz ze słońcem na niebie. Złoto oka, złota włosa. Słońcem wśród największej burzy, nawet w strugach deszczu niebo się nie chmurzy. Żółte słoneczniki potraciły głowy. Każdy z nich bez ciebie jest uschnąć gotowy. Złoto oka, złota włosa. Ze słońcem w ramionach.
To był Złotooki syn Mirka Jędrowskiego. To też jeden z tych wykonawców, który to uczestniczył czynnie od samego początku naszego programu. A ja zapraszam na radiowe podsumowanie prosto do Kępna. Dzień dobry, drodzy Państwo. Na antenie Radia Sud w minioną niedzielę odbyło się kolejne notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Jak wygląda to notowanie? Proszę, posłuchajcie. Na miejscu 10 Tim Fabian Singing Yeah. Miejsce 9 to Magda Miłość Najpiękniejszy Dar. 8 Adi Melodia. Na 7 Alina Tańcz. Miejsce 6 Krzysiu Pietrek Proste Słowa 2. 5 Ewa Czajka Pokochaj Mnie. Na miejscu 4 Harmonik Z Tobą Na Zawsze. Na 3 Arkadia Band Gram Wabank. Bank. A co na 2? Justyna Adamczak, Kocham Tylko Ciebie. I miejsce 1. Kobiety na walizkach. Wyruszamy z walizkami. I tak właśnie wygląda 433 notowanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. A to był finał Radia Sud o numerze 433. Tradycyjnie, jak zwykle, informacje przekazała Joanna Kaczorowska. Panie i panowie, w poprzednim finale zaprezentowaliśmy szlagierową nowość Witaminy o tytule Kłam. Fulej. Czyli nowość Witaminy. Ciekawe roztomili, czy przypadła wam do gustu. Możecie na nią zagłosować, wysyłając SMS-y na numer 7168. W treści wpisujecie LZ Stop i kod teledysku 1561. No i pamiętajcie, do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Kody dostępu online do VOD koncertu, szlagierowe show Tima Fabiana Miłość i Bernadety Kowalski ulubione. Cały dzień po naszym mieście chodzę jak twój cień i szukam cię. Każdej chwili szkoda mi, bardzo chcę powiedzieć ci prawdę starą jak świat, że szkoda straconych dni. Spróbujmy zrobić coś.
siebie. Zróbmy wreszcie coś, bo przecież każdy z nas już czekania ma dość. Spróbujmy zrobić coś choć raz dla siebie. Zróbmy wreszcie coś, bo przecież każdy z nas samotności ma dość. Spróbujmy zrobić coś choć raz dla siebie. Zróbmy wreszcie coś, bo przecież każdy z nas już czekania ma dość. Spróbujmy zrobić coś choć raz dla siebie. Zróbmy wreszcie coś, bo przecież każdy z nas samotności ma dość. Spróbujcie zrobić coś do siebie. Ja sobie to dziennie powtarzam, roztomili i próbuję, ale no, wychodzi jak wychodzi. Teraz zapraszam na skrót top 10 finału 600 plus 99. Na 10 Paweł Siluksteiner, Wrócisz, wrócisz. Na pozycji 9 Z tobą na zawsze Harmonik. Na 8 Gram va Bank, Arcadia Band. Numer 7 to Melodia w wykonaniu Adiego. Numer 6 Bernadetta Kowalsko, Palmowa miłość. Szlagier na 5 Proste słowa 2 i Krzysztof Pietrek. Na 4 Tim Fabian, Singing Yeah. Pozycja numer 3 Kocham tylko ciebie i Justyna Adamczak. Na pozycji z numerem 2 Spadek z fotelu lidera, Dla nas jest ta noc, Bernadetta Kowalsko, Tim Fabian. A w finale 600 plus 99 zmiana na fotelu lidera. Tutaj zasiadł teraz szlagier Tańcz w wykonaniu Aliny. Tak się przyglądał sobie w tym podsumowaniu, muszę powiedzieć, już mówię, po co tutaj mu ta półeczka na te rączki. W tym podsumowaniu na fotel lidera wskakuje Alina i utwór Tańcz. Ta siła jest w nas, nie zwalnie, gdy ci brak oddechu już na start. Tańcz ze mną, tańcz, ten dźwięk zmienia twój stan, w rytm serca i takt. Tańcz ze mną cały czas, tańcz ze mną, maluj sobą świat. Chciałbym kogoś poprosić do tańca, ale teraz jeszcze tego nie zrobię, bo teraz przeniesiemy się na Śląsk i radiowy finał prosto z Radia Fest, proszę. Witam wszystkich widzów w programie na żywo Listy Śląskich Szlagierów. Wydanie 700, no to naprawdę bardzo piękny już jubileusz. Bardzo pozdrawiam oczywiście całą produkcję, jak i też Sebastiana prowadzącego Listę Śląskich Szlagierów. No i mam dla was tak na żywo, drodzy słuchacze i widzowie, informacje o tym, jak wyglądało 146. notowanie Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 Harmonik z tobą na zawsze. Na miejscu 9 Adi, moja staroharmonika. Na miejscu 8 Tim Fabian, Singing Yeah. Na miejscu 7 Krzysztof Pietrek, Wakacyjny czas. Miejsce 6 to ponownie Krzysztof Pietrek z piosenką Proste słowa 2. Na miejscu 5 Kobiety na walizkach, Wyruszamy z walizkami. Miejsce 4 Bernadetta Kowalska, Palmowa miłość. Na miejscu 3 Paweł Siluksteiner, Wrócisz, wrócisz. Miejsce 2 to Alina i Tańcz, a na miejscu 1 Justyna Adamczak, Kocham tylko ciebie. To ja bardzo gorąco na żywo wszystkich pozdrawiam, życzę spokojnego i udanego jeszcze wieczoru i do usłyszenia. Do zobaczenia. Marcin, wielkie dzięki za te bardzo miłe słowa. 146. finał Radia Fest za nami, a przedstawił go jak zawsze Marcin Janota. Drogą wśród gwiazd do...
duszy śpi. Raz księżyca, w nim ja i ty, w ramionach twych przetańczyć chcę. Tej nocy chcę bawić się, w ramionach twych przetańczyć chcę. Tańczyć chcę.